Dzisiaj wyjątkowe święto, bo Dzień Kobiet, tak więc wszystkim kuzynką, dziewczyną, koleżanką, ciocią, siostrzyczce, córeczce, mamie, wszystkim kobietom składam najszczersze życzenia i dzisiaj również w odcinku o kobietach, jakie mają ogromny wpływ na nasze życie i gdzie są. I tutaj Violetta Gavin, która od 16 lat potrafi jeździć autobusem, który sięga nawet długości 20 metrów. Pani Malwina Justyna z Kwiaciarni Godzik opowiedzą, jakie kwiaty najczęściej 8 marca właśnie są kupowane. Pani Urszula Kalkowska, z którą od 59 lat jesteśmy związani. Pani Bożena Formela z ewidencji ludności z Kartuskiego Urzędu, która opowie, ile dokładnie dziewczyn mieszka kobiet na terenie gminy Kartuzy, a także pani Alina ze stacji Paliw Botem, która potrafi odróżnić pistolet z benzyną oraz z ropą, co niekiedy taka gafa zdarza się niejednemu mężczyźnie, ale także Aleksandra Wenta-Smul, kierownik medyczny kartuskiego hospicjum Dom Nadziei, kobieta o wielkim sercu. I ten odcinek właśnie jest dla wszystkich kobiet z tą różyczką, z najserdeczniejszymi życzeniami. A zanim przejdę do właśnie dziewczyn, zobaczcie, jak Kartuzy wyglądały pięknie z nieba jeszcze dzisiejszego poranka. Zapraszam. Ze mną pani Aleksandra Wenta-Smul. Pani Aleksandro, na dzień dobry, czy na sam początek proszę kwiatki z okazji Dnia Kobiet, bo to jest wyjątkowy dzień i myślę, że wszystkie kobiety powinny się tego dnia tak się uśmiechać jak pani, no i jak najwięcej świętować. Dziękuję Także bardzo. Proszę bardzo. Pani Aleksandro, zawitałem też do pani. Jesteśmy w hospicjum, w Domu Nadziei, jak pięknie to nazwaliście, naprawdę świetnie. Jakie to jest ważne miejsce, ale też pani osoba, bo wiem, że jest pani obdarzona dużym zaufaniem. Jest pani lubiana wśród społeczeństwa. Ja też mam wiele wspaniałych wspomnień, bo pamiętam, jak byłem taki malutki, jeździłem do pani matki, kiedy byliśmy chorzy. Ojciec nas zawoził nieraz traktorem, nieraz samochodem, jak nie można było wjechać. Pani Aleksandro, skąd tu pani się wzięła właśnie ta chęć takiej pomocy? Bo to pani nie chodzi do pracy, bo to nie można nazwać pracą, tylko po prostu niesieniem pomocy, jakąś taką służeniem. Skąd tu pani się to urodziło? No myślę, że pewnie to z domu wyniosłam, z przykładu, jakim była dla mnie moja mama, bo faktycznie ona starała się z wszelkich sił, jakie miała, całym sercem pogodzić swoją pracę i bycie właśnie matką. I przez to często musiała na przykład mnie zabierać na wizyty do chorych, żeby mówię, tu byłam zaopiekowana. I ten jej wspaniały przykład, to jak ona podchodziła do tych ludzi i jednocześnie jak ona przez tą służbę stawała się szczęśliwa, no to pewnie to wpłynęło na to, że ja zauważyłam, że to jest wspaniałe powołanie, wspaniałe jakby miejsce i takie trwanie przy drugim człowieku, co skłoniło, pewnie się przyczyniło do tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i robię to, co robię. Aleksandro, no nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to miejsce to jest Dom Nadziei i każdy z nas, jeśli trafi pod skrzydła właśnie pani osoby, to chcąc, nie chcąc, im mniej osób, tym lepiej, ale jeśli tak się już przytrafi, to taka osoba będzie dobrze, że tak powiem, zaopiekowana. Pani Aleksandro, ale pani jeszcze wspomniała na temat pielgrzymek, gdzie razem z mamą szliście 30 kilometrów, no i mama również już wtedy udzielała się, pomagała, a pani, żeby z nią być, to musiała też pomagać, pani może opowiada. No to faktycznie tak było, bo już jako mało dziecko zaczęliśmy chodzić z moim bratem, całą rodziną chodziliśmy na pielgrzymki na Jasną Górę. I faktycznie początkowo byłam trochę zbuntowana, nie rozumiałam, dlaczego mama jest przy innych, pomaga innym, a nie zajmuje się mną. I z czasem jednak zrozumiałam, że może warto być przy tej mamie, wtedy będę więcej czasu z nią. Jej przykład, jej trwanie przy tych chorych i taki obraz tego, jak faktycznie wpływa na drugiego człowieka, jak mu przynosi ulgę, sprawiło to, że byłam coraz bardziej taka zaangażowana w też pomoc właśnie pielgrzymom.
czasie drogi. No i też pani, na dzień dzisiejszy też panią wiedzą moją mamę, tak więc też to hospicjum domowe takie, że też pomagacie. Także mówię, z całego serca życzę wszystkiego najlepszego z okazji właśnie Dnia Kobiet, no i zaniesienie pomocy innym ludziom. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Ja jestem w Wydziale Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Kartuzach, a ze mną oczywiście zawsze uśmiechnięta pani Bożenka, którą panią chyba wszyscy znają. Znaczy inaczej, każdy, kto ma dowód osobisty, panią na pewno zna. Mam nadzieję, że dobrze. Pani Bożeno, jestem tutaj, ponieważ jest Dzień Kobiet, już piątek. Tak. To jest ważny dzień, bo wszystkie kobiety świętują, ale ja się właśnie dowiedziałem, że zameldowanych tutaj u was, w urzędzie, na terenie gminy Kartuzy. Jest 32 496 osób, w tym większość, ponad 50%, 52% to są kobiety właśnie. I kobiety stanowią tutaj 16 618 osób. Panie Bożeno, czyli jeśli każdy mężczyzna, każdy facet będzie chciał obdarować swoją kobietę choćby jednym kwiatkiem tylko, to słuchajcie, blisko 17 tysięcy róż trzeba będzie kupić tylko na terenie gminy Kartuzy. Panie Bożeno, jak pani wspomina właśnie ten Dzień Kobiet? To ja różnie. Pamiętam te czasy jeszcze właśnie, kiedy były te kwiaty, kiedy były goździki, kiedy były tulipany rozdawane. Także. Ale pani Bożeno, jeszcze tulipany, dzisiaj to są kwiaty, dzisiaj to merci, dzisiaj to są różne cukierki, ale kiedyś pamiętam rajstopy, mała kawa i do tego oczywiście kwiat, który był najbardziej taki pospolity. Goździk. Goździk był kiedyś pospolity. Ja osobiście nie dostawałam jeszcze wtedy takich prezentów, ale tak, rzeczywiście, to były tak lata 80. chyba, wydaje mi się, i wtedy były to takie modne. Także pani Marzeno, dziękuję pani za rozmowę, a wszystkim kobietom i wam oczywiście tutaj w Wydziale wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy w Cmentowie Chmieleńskim i na stacji benzynowej, a to nami oczywiście Alina. Alina, jak długo pracujesz już na stacji benzynowej? 10 lat. Słuchajcie, 10 lat. Staram się pokazać, bo Dzień Kobiet już, że tak powiem, wielkimi krokami się zbliża. Chcę pokazać, że jakie jesteście dla nas mężczyzn bardzo ważne, ale też jakie zawody wykonujecie. Nie boicie się praktycznie niczego. Jest pani, która jeździ autobusem, kurczę, różne ten. Powiedz, Alina, ty jest pracujesz na stacji benzynowej. Można się pomylić i na przykład do baku, gdzie powinna być olej, na przykład ropa, można nalać benzyny? Zdarza się to? Zdarza się, ale częściej to robią klienci niż my. No oczywiście, dlatego warto podejść do pani Aliny i po prostu zapytać się, co nalać. A powiedz jeszcze, Alina, ile wchodzi w taką ciężarówkę ropy? Ogólnie biorą 400-500 litrów. 400-500 litrów. Słuchajcie, to jak długo trzeba wlać taką ilość? Mamy szybkie tankowanie, jeśli chodzi o olej napędowy, także to nie jest aż tak długo. Ale też zauważyłem, bo nie dość, że można u was zatankować samochód dobrym paliwem, to można również smacznie zjeść. Bardzo chyba wasza smacznie. Kuchnia jest słynna już chyba na cały tutaj region. Ale poza tym właśnie zaraz się przekona, bo są także pyszne kanapki. Tak. Które są u was robione. Tak, jest. Robisz sama. Tak. Jest. Słuchajcie, w czasie wolnym, nie dość, że pani Alina wlewa benzynę, wlewa ropę, to jeszcze zrobi nam pyszne kanapki. Niesamowite. No, zapraszamy. Alina, z okazji Dnia Kobiet chcę ci wręczyć tą różyczkę. Życzyć wszystkiego dobrego, no i wiele pracy i uśmiechu, bo wiem, że dużo ludzi cię tutaj odwiedza, dużo ludzi cię bardzo lubi. No i myślę, że jutro, w Dzień Kobiet, czyli dzisiaj, jutro, 8 marca, to będzie tutaj zatrzęsienie ziemi po prostu. I każdy takiego kwiatka ci przyniesie. A powiedz jak szefostwo, kiedy jest ten Dzień Kobiet, będą pewnie się starać też wam jakoś podziękować za wasz wkład, waszą pracę. Tak, jak co roku. I pewnie szykują coś specjalnego. Wszystkie kobiety dostają po kwiatku. Czasami było to, że jeszcze mieliśmy jakąś kawkę, ciastko. Także no, dbają.
Czy przyjdzie tu jakiś pan, który będzie tankował i obdarowuje ją jakimś kwiatkiem, to też załapie się na taką kawkę pyszną? No czasami. Akurat gdyby w określonym czasie przyjechał, to sądzę, że tak. Słuchajcie, czyli tylko przyjechać, zatankować, złożyć życzenia wszystkim dziewczynom tutaj w Cmentowej Chmieleńskiej na stacji Botel. Alina, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję Ci również. A ja jestem teraz u pani Pokorki, bo tak kiedyś moja babcia jeszcze mówiła, jak do pani przychodziła wiele lat temu. Pani Urszula, jak pani, pani Urszula Kalkowska, jak pani długo pracuje, prowadzi taki punkt? Ja wiem, że pani kiedyś prowadziła tam koło kościoła bliżej, bo jak byłem taki malutki, to z babcią i z mamą chodziłem do pani, gdzieś tam kapelusze kupowała pani, dokładnie pamięta. Jak długo pani tutaj prowadzi punkt? 56 lat od 67 roku. To jest coś niesamowitego, wie pani, tak długo prowadzi, to jest chyba rekord kartuskich tutaj działalności. No chyba. Bo chyba ludzie sobie nie zdają sprawy, że ktoś może przez tyle lat prowadzić właśnie taki punkt w takim miejscu i ciągle w tym samym profilu. W tym miejscu ja jestem 6 lat, a koło kościoła to 50. Ja pamiętam kiedyś, byłem taki malutki, z babcią moją za rękę jeszcze do pani przychodziłem. Idziemy do pani Pokorki, bo tak chyba pokorowa, pokorka, różnie no to mówili. No właśnie, po korki, po jak to kapiszony. Tak, wszystko u pani można było kupić. Parasolki, ja pamiętam, babcia kapelusz kiedyś kupowała. No. Pani Halino, ale jest Dzień Kobiet. Już piątek, zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj, no co, dzisiaj wyjeżdżamy do kina, do restauracji, mężczyźni, mężowie, chłopacy zapraszają dziewczyny, bo to robią różnymi rzeczami. Jak kiedyś wyglądało to 60 lat temu, kiedy pani otwierała ten punkt? Pani to kiedyś wyglądało tak, jakieś ciasto, kawę, może winko, ale tak. Jak był hojniejszy, to rajstopy też się... No rajstopy od mężczyzn, to kiedyś było takie coś modne, a teraz wyjeżdżają, no teraz jest inaczej, nie? Teraz jest inaczej. Pani Halina, no pani ma dużo takich... Urszulo, pani ma dużo pewnie takich stałych klientów. No takich stałych, co kiedyś kupowali, to tu mnie znajdą. Oczywiście, bo to tak naprawdę pokolenia do pani chodzą. Tak, tak. Także to jest... Ale... Rewelacji nie ma, no ale życie. No pani jakoś... to musi kochać. Pani to no musi kochać. Właśnie, to ja kocham, bo ja mieszkam w Grzybnie, a co bym robiła? A tak ma pani blisko do pracy i zawsze pewnie też pani się spotka z dużymi ludźmi. Ja chciałem pani z okazji tych Dnia Kobiet też wręczyć taką niespodziankę. Ojej. Słodką. I mam nadzieję, że w ten dzień, bo jest pani trochę ma taki schowany punkt, oddalony z uwagi na prace, które tu trwają przy Dworcowej tutaj. Że dużo ludzi pani odwiedzi, właśnie facetów, i złoży pani życzenia. Nie tylko, że jest pani kobietą, że ten dzień, ale że aż 56 lat prowadzi pani taki punkt w samym centrum Kartus. O, dziękuję bardzo, dziękuję panu. Dziękuję. Ja jestem teraz w kwiaciarni Goździk w Kartuzach, w samym centrum i sercu Kaszub, bo tutaj za chwilę już klienci wchodzą. Pani Justyna, pani Malwina. Pani Justyna, jak długo pani pracuje tutaj? O, bardzo długo. Ponad 20 lat. 20 lat, słuchajcie. Czy wy jesteście już uzależnione od tych zapachów, czy cały czas czujesz te wspaniałe zapachy? Czy dla ciebie to jest taka naturalność już? Bo jak ja weszłem, to od razu coś pięknego. No my jesteśmy już trochę przyzwyczajone. Przyzwyczajone. A pani Malwino, pani jak długo pracuje? Też ponad 20 lat. Ponad 20 lat. Zbliża się Dzień Kobiet. Wiadomo, to jest taki dzień wyjątkowy. Mam takie pytanie, czy zamawia się wtedy więcej kwiatów? Ewentualnie jakie to są kwiaty i kto je na ogół zamawia? Wszystkie kwiaty są przeważnie zamawiane, bo to jest więcej kwiatków. Więcej. Taki dzień idzie. I przeważnie są to mężczyźni. Mężczyźni, no bo Dzień Kobiet. Tak. Pani Malwino, pamięta pani jakieś takie nietypowe zamówienie, jakiś wielki bukiet albo coś w tym rodzaju? Pamiętamy? Nie. Pamiętamy. Słuchajcie, tyle się tego dzieje. A czy zdarza się tak, że jakiś mężczyzna wchodzi, na przykład kupuje kwiatka i daje wam z okazji Dnia Kobiet? Też. Słuchajcie, także dla wszystkich mężczyzn z okazji Dnia Kobiet proponuję właśnie przyjść tutaj do Goździka na ten i takie piękne różyczki można między innymi kupić. Tak, a żeby się jeszcze lepiej błyszczały, to zawsze można trochę je sobie popsikać. Tak. Także wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, dziewczyny. Dziękujemy bardzo. Ile autobusów jeździ u was tutaj w tej chwili na trasach z Kartus?
Ogólnie około 40 autobusów. Pracuje u nas na chwilę obecną około 60 kierowców, a z tym około 10%, bo 6 dziewczyn pracuje jako kierowca. 6 dziewczyn. Kurczę, nie wiem, jak ja sobie tego nie wyobrażam, Mirek, żeby czymś takim w ogóle jeździć po kartuzach. Niektórzy ludzie, niektórzy faceci mają problem z SUV-em się poruszać po kartuzach, a tu takie drobne kobiety, Wioleta, potrafi 15-metrowym takim autobusem, a nawet 18, bo te przegubowe mają nawet blisko 19 metrów, poruszać się po takim mieście jak kartuzy. To jest niesamowite. Mirek, z okazji Dnia Kobiet właśnie chciałem pokazać takie nietypowe zawody. Wioleta Gawin. Tak, dokładnie. Tak. Wioleta Gawin. Okazało się, że ty również startujesz do wyborów do Rady Gminy Sulęczyno, bo wczoraj się spotkaliśmy. Ja dopiero teraz to skojarzyłem, bo tyle było ludzi. Mam inaczej ubrana. Czyli zobacz, Mirek, jakie kobiety mają w tej chwili wpływ na nasze życie. Uzupełniają. Kiedyś my raczej kojarzymy, kobieta to gdzieś w kuchni przyrządza nam obiad, facet w pracy, kobieta gdzieś tam za ladą, a tutaj kobieta wsiada do 20-metrowego autobusu i po prostu jeździ i wozi nas wszystkich do pracy czy do szkoły. No to jest przykład na to, że na chwilę obecną dziewczyny naprawdę, znaczy kobiety, mają duże szanse zająć każde stanowisko. Do tego, no, jeżeli tutaj wspomnieć wybory, że Wioleta startuje do wyborów, no współdziałamy, bo ja startuję również do Rady Powiatu, także życzę jej sukcesu i mam nadzieję, że ten sukces osiągnie, jest na dobrej drodze. Słuchaj, Mirek, mi się wydaje, że wszyscy startują w tym roku do Rady Gminy, no, czy Powiatu. Tak, zgadza się. Nie wiem, kto będzie. Bo ty również startujesz do Rady ja Powiatu. Ja również, słuchaj. Wioleta, jak długo pracujesz w ogóle jako kierowca autobusu? Ogólnie prawo jazdy mam już 16 lat. 16 lat, tak, słuchajcie. 16 lat. Wcześniej pracowałam w turystyce. Ogólnie wszystko się wzięło od firmy mojego ojca, Edmund Domaszk. Także troszeczkę mnie zaraził swoją pasją wraz z moim rodzeństwem, bo moje rodzeństwo również jeździ. Moja jedna siostra też jeździ. Jeździła nawet też tutaj. Też autobusem? Też autobusem i jeszcze jeździła tutaj. To jest jakaś rodzinna, słuchajcie, tradycja. Mój brat też tutaj jeździł, mój ojciec też tu jeździł, ale na razie obecnie jestem to ja może tutaj inaczej, sama. Ale tak, tak. Czy jest ktoś, kto w twojej rodzinie nie jeździ autobusem? Znaczy się tak, autobusem nas jeździ 3 plus ojciec, czyli 4. Dziewczyny jeżdżą, ale na przykład tam osobówkami jako przedstawiciele handlowi. Jedna jest nawet listonoszem, także wszystko się kręci. Niesamowite. Wioleta. A jest nas 6. Także. Wioleta, powiedz, jak to jest w ogóle poruszać się tej wielkości, nie wiem jak to nazwać, bo to jest, kurczę, to ma więcej kół niż większość tu samochodów, które obecnie są na parkingu. Jak się czymś takim poruszać po mieście? To przecież jakaś wyższa szkoła jazdy. Cudownie. Czy ja to lubię, tak? Ja to lubię. Ja po prostu się wychowałam w sumie w autobusie, tak? No bo od dzieciaka cały czas gdzieś te autobusy się tam kręciły. No, byłam w tej turystyce, potem przyszłam tutaj do Gryfów, więc tu się odnalazłam, myślę, że chyba dobrze. Miałam krótką przerwę w trakcie, bo tam też dzieciątko mi się urodziło, a wróciłam i dobrze się tu czuję. Ty się wychowałaś w autobusie, ja się wychowałem w Beciku, już aparat ktoś mi podrzucił. Mirek, kierownik, pilnuje tego wszystkiego, no bo Mirek, ty jesteś odpowiedzialny za wszystkie rozjazdy, kto kiedy ma przyjść do pracy, trasy. Powiedz, Mirek, ogólnie 60 osób, blisko 60 kierowców tutaj pracuje. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę. A powiedz jeszcze, Wioleta, jak osoby, jak rodzina reaguje, jak może twoje koleżanki wsiadają na autobusy, a i mężczyźni, że no, drobna kobieta wsiada za kierownicą, tak naprawdę można powiedzieć potwora, no i jedzie. To znaczy się, na początku, no się, bo mówię, te 16 lat temu to jednak był szok, tak, no bo nie było wtedy czegoś takiego, że tam gdzieś kobieta jeździła, także to był szok w ogóle, jak w tej turystyce, no to było takie, o, gdzieś ja tam parkowałam, gdzieś coś tam, no to było jednak takie tam pokazywanie, tam o, jedzie i kobieta coś tam, ale już teraz nie, na przykład jak poszłam tutaj do Gryfu, to oni wiedzieli, że to jest moja pasja, także ja ogólnie się nie czuję w innym zawodzie, tak, ja próbowałam gdzieś tam coś innego, ale nie, dla mnie jazda autokarem, znaczy autokarem, autobusem ogólnie, tak, ja się dobrze w tym czuję, lubię w ogóle pracę z ludźmi, ja jestem gadułą, więc ja sobie zawsze z ludźmi pogadam, także... Ja akurat z autobusu bardzo mało korzystam i tym bardziej na których, jakich trasach, powiedz, jeszcze jeździsz? To znaczy się, ja ogólnie jestem na 7, 14. To są... a dla nas, dla laików, 7, 14 to jest... Sulęczyno, miejsce... na przykład Sulęczyno, Kartuzy, Sierakowice, tutaj te strony. To jest moja trasa, do Gdańska na przykład też również, nie ma nam większego problemu. Wioleta, czyli można krótko powiedzieć, że głównie wozisz swoich wyborców do domu? Tak, dokładnie. Powiatu Kartuzkiego, oczywiście. Mirek, no... Warto właśnie pokazać, że kobiety uzupełniają nasze życie, właśnie takie równouprawnienia, tak. Wręcz, no bo... No kiedyś to było nie do pomyślenia, tak. Żeby kobieta kierowała autobusem. W naszych czasach młodości to było
nie do pomyślenia. Mirek, a powiedz najważniejsze, bo ja to nagrywam z okazji też Dnia Kobiet, zbliża się Dzień Kobiet w piątek. Czy jakieś Wioleta, jakieś przywileje mają, czy tego dnia mniejsze, krótsze trasy, czy mniej osób, czy jakieś prezenty, coś znaczy, na co mogą liczyć? Krótsze trasy nie, no bo jednak tych wyborców trzeba dowieźć na miejsce, ale firma tutaj co roku kobietom, które u nas pracują, zawsze coś daje w prezencie, kwiatek, jakieś tam coś jeszcze poza tym. Znaczy, blisko 60 kierowców, kierownik, jeszcze obsługa do tego tylko takich 6 rodzynków, to myślę, że możecie liczyć w tym roku na pewno tak. Dobry prezent. A znaczy, no jeszcze mamy kasjerki również, tak, o nich też nie można zapomnieć. No oczywiście, tak, jak najbardziej. Panie na bazie, które również pracują. Tak. Także wielu, to ja życzę Tobie, no wszystkiego najlepszego o Tobie i wszystkim kobietom, wszystkim kierującym tymi ogromnymi potworami długimi, blisko 20 metrów, no i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję również wszystkiego w imieniu dobrego. Moich dziewczyn, moich koleżanek, kochanych, także dziękuję. Wioleta, jaka to jest większa kierownica niż kurczę, nie wiem, ty dajesz sobie radę z tym wszystkim? No, myślę, że tyle czasu, co siedzę w autokarach, w tym wszystkim, to jakoś daję radę. Słuchajcie, guzików tutaj jest jak w samolocie tak naprawdę. Nie wiem, czy tu też jakieś chowanie podwozia, czy przy dużych prędkościach nie. Wysuwane są skrzydła, czy jak to wygląda? Nie, tutaj nie, to jest taka bardziej prostsza obsługa, także według mnie jest prostsze. Czyli tak, kierujesz bilety również? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Słuchajcie, kobieta wszechstronna, bilety sprzedaje, kieruje tym wielkim potworem, gdzie jest mnóstwo guzików, nie wiem, gdzie się awaryjne włącza? Awaryjne, proszę Cię bardzo. Zobaczcie, to ja bym to musiał chyba z pół godziny szukać. Nie ma problemu. Także szerokiej drogi, Wioleta. Dziękuję ślicznie.